Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku obalamy mity. Czy biały pogrubia, a czarny wyszczupla? Sprawdźmy to. Często słyszymy opinię, że biały nie jest dla plus size, że biały pogrubia. Zazwyczaj mówią to osoby zupełnie niezwiązane z modą albo osoby, które chciałyby się znać, ale się nie znają. To nie kolor nas wyszczupla czy pogrubia. Wszystko zależy od faktury materiału, od wzoru, od tego, jakim typem kolorystycznym jesteśmy. Bywa tak, że czarne zupełnie nie pasuje nam, zwłaszcza gdy jesteśmy typem kolorystycznym wiosną. Mam wrażenie, że wiosny w czerni wyglądają jakby... No, jakby szły na pogrzeb zawsze. Nie wiem, o co chodzi z wiosenkami, ale czarny kolor jest najgorszą możliwością. Tak samo biel. Biały to biały. Nie. Ja na przykład jestem zimą i teoretycznie pasuje mi śnieżno-biała biel. Ale najlepiej czuję się jednak w kremowym, czyli ciepłym odcieniu, który pasuje osobom o ciepłym typie kolorystycznym, którym ja nie jestem. Więc kolory dopasowujmy nie tylko do typu kolorystycznego, ale również do naszych własnych fanaberii. Jeśli się dobrze czujemy w tym, nośmy to. Czy czarny wyszczupla, nie zawsze czarny, może również pokazać wszelkie mankamenty, na przykład kiedy błyszczy. Gdy nie mamy idealnych nóg, na przykład ja tak mam, i założymy czarne spodnie z pobłyskiem, czy to będą winylowe, czy skórzane, pokaże niestety każdy mankament się na tych spodniach, więc nie, nas to nie wyszczupli. Kolejnym świetnym przykładem są czarne, transparentne leginsy, które się rozchodzą i w ten sposób pokazuje nam się wszystko, co jest pod nimi i czego nie chcielibyśmy oglądać. Niestety to jest strasznie memotwórcze i wiele takich fat-shamingowych memów właśnie jest ze zdjęciem sporej dziewczyny w transparentnych, czarnych leginsach. Nie róbcie tego. Nie chcemy być na memach. Biały dla mnie jest takim kolorem dla milionerek wychodzących ze swojego jachtu w eleganckiej sukience w kolorze kremowym lub jasnym garniturze, ale widzę też w bieli kreacje boho i bardzo romantyczne. Mam nadzieję, że dzisiaj w odcinku takie Wam pokażę i takie Wam się spodobają. Czarny też jest bardzo uniwersalnym kolorem, stosownym na wiele okazji. Mała czarna powinna być niemal każdej szafie, może nie wiosenek. To mówiłam, ale również nie tylko elegancja, może być w romantycznym stylu, z haftem kolorowym. Zostańcie i zobaczcie. Biała pionkowa sukienka. Jak wiecie, nie jestem fanką tego typu tkaniny. Skuba, nurek, inaczej poliester z elastanem, zazwyczaj stosowany na przykład w strojach dla nurków. Trochę daje efekt takiego miękkiego bałwanka. Nie wiem, czy kojarzycie dobranockę Bulli. Bałwanek Bulli? Kojarzycie? Właśnie z tym kojarzy mi się ta tkanina. Jest gruba, miękka i teoretycznie mogłaby dawać efekt bezy. Ale czy w tej sukience to uzyskaliśmy? Moim zdaniem ja się sobie podobam. Nie wiem, co sądzicie, napiszcie w komentarzach. Nie ma tu efektu bezy, mimo że biodra są schowane pod tym marszczonym kloszem. Na biuście mamy również te marszczone zakładki, ale dla równowagi w sukience zastosowano ramionczka typu spaghetti. Cienkie i delikatne, dlatego uważam, że ta sukienka, mimo ciężkiej tkaniny, nadal wygląda świetnie i kobieco. Czarna, romantyczna sukienka z haftami. Uwielbiam kwiatowe motywy, haftowane na bawełnie. Czuję się w tym niesamowicie kobieco i lekko. I mam dla tej sukienki kontrkandydatkę w wersji białej. Tak wiem, różnią się te sukienki. Biała jest z poliestru, czarna z bawełny. Rękawy w białej są, w czarnej ramionczka cienkie. Przyznam szczerze, że nie do końca dobrze czuję się w tym białej sukience. Nie wiem, czy tutaj chodzi o kolor, bardziej o krój. Wydaje mi się być trochę przeluźna w górnych partiach. Dodatkowo wydaje mi się, że te rękawki są... okej, romantyczne, ale i infantylne zarazem. Dlatego dla mnie wygrywa czarna haftowana sukienka. Romantyczna liana czarna sukienka z guzikami od góry do dołu. Lekko bufiaste rękawy.
odkryte ramiona, długość 3/4, naturalna tkanina, len z domieszką bawełny, więc gniecie się jak tylko się na nią spojrzy, ale świetnie się w niej czuję, mimo że ma bufiaste rękawy, a mi do końca takie nie pasują, uwielbiam tę sukienkę. I dla niej również mam kontrkandydatkę w białej wersji. Podobnie jak w czarnej sukience, mamy tutaj tkaninę naturalną, tym razem czystą bawełnę, niestety transparentna, co utrudnia noszenie, ponieważ trzeba tu zastosować cielistą bieliznę. Każda inna będzie bardzo widoczna. Jest też nieco dłuższa od czarnej, co zaburza moje proporcje. Taki krój, taka długość raczej dla wyższych dziewczyn. U mnie niestety skraca nogi, ale też bardzo mi się podoba i uważam, że jest rozkoszna. Czas na spodnie i to nie byle jakie z mojej kolekcji dla Tom & Rose. Udawana skóra, do tego czarna tunika z Asosa i buty również Asos. Taki rockowy look. No i tutaj widzimy, że moje nieidealne nogi są mocno wyeksponowane. Zdecydowanie mniej rzucałyby się w oczy, gdyby był tutaj materiał matowy. I w tym przypadku możemy powiedzieć, że czarny niekoniecznie wygląda korzystnie. Ja się w ogóle tym nie przejmuję, ponieważ uwielbiam te spodnie, ale jeśli miałabym przyznać się Wam, czy one są 100% do mojej sylwetki, to niestety nie. Ten pobłysk eksponuje właśnie tą część ciała, którą nie do końca mam perfekcyjną. Kolejne spodnie, również w czerni, ale zupełnie inne. Szerokie, plisowane, z wysokim stanem. Uwielbiam te spodnie, aczkolwiek też przyznam Wam, że one nie do końca są do mojej sylwetki. Lepiej wyglądają na pełniejszych biodrach. Niby wszystkie niedoskonałości chowają się w plisach i szerokich spodniach, ale na krągłych biodrach lepiej by się układały. Zdecydowanie to jest propozycja dla gruszek, dla wiolonczeli, dziewczyn z większym pośladem. Ale i tak lubię te spodnie, wydłużają mi nogi. Do szerokich spodni zawsze przylegająca góra, żeby nie wyglądać ciężko. Biała spódnica z Body. Uwielbiam rozkroszowane spódnice. Tutaj w takiej krótszej wersji rzeczywiście wygląda sporo objętościowo, ale to przez fakturę górnej tkaniny. Pod spodem mamy podszewkę. Uwielbiam nosić takie spódnice właśnie do wysokich kozaków. Jeśli dół jest szeroki lub sporo objętościowy, górę zawsze dobieram przylegającą właśnie dla równowagi. Do tej spódnicy zarówno kremowe Body, jak i czarne będzie pasować. Również miałam taką samą spódnicę 15 kilo temu, zobaczcie, dążę do szpilek. Uwielbiałam tą spódnicę, niestety zrobiła się dla mnie za mała i jakimś cudem dorwałam ją u siebie na grupie. Jedna z moich grupowiczek odsprzedawała spódnicę w większym rozmiarze, no i oczywiście musiałam ją mieć. Mam teraz spódnicę w swoim rozmiarze. Kolejna biała, romantyczna sukienka, tym razem w czystej bieli. Krótka, przed kolano, nie będę ukrywała, że w tych długościach nie czuję się najlepiej. Zdecydowanie sukienka bardziej by mi pasowała, gdyby nie była taka oversize'owa. W zamyśle Asos chciałby, by ta sukienka była lekko oversize'owa, ale jeśli nie jesteś Arianą Grande, to w Baby Doll nie będziesz wyglądała dobrze. Przynajmniej ja nie wyglądam dobrze. Dlatego użyłam paska i zamierzam ją lekko zmodyfikować, tak by podkreślała talię. Jednak w luźnym kroju nie czuję się najlepiej. Na dziś to już wszystko. Koniecznie dajcie mi znać, która stylówka najbardziej Wam się spodobała. Nie zapomnijcie o innych moich filmach, m.in. o kozakach za kolano. Pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, no i czekam na komentarze. Do zobaczenia jeszcze do 15.00.